Witajcie kochani, ten piękny dzień, może dzisiaj stać się najważniejszym dniem w twoim życiu. Zapamiętasz go na zawsze. Dlaczego? Bo narodzisz się ze Świętego Ducha, bo przyjmiesz zbawienie, które jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I jesteśmy dzisiaj tutaj dla ciebie. Ja chcę wam dzisiaj opowiedzieć, jak pojednałam się w Bogu. Wychowałam się w tym kraju i myślałam, że przez religijne praktyki zasłużę sobie na niebo. Miałam wielkie pragnienie, aby znać Jezusa osobiście, ale tak naprawdę wszystko to, co wykonywałam w kościele, to co słyszałam, było dla mnie martwe i moje życie było martwe. Z pozoru radosna, w środku samotna. I kochani, kiedy ja usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, to mój świat się zawalił, bo okazało się, że jedynym pośrednikiem do Boga Ojca jest tylko Jezus Chrystus. A ja myślałam, że są jakieś pośrednicy. Później słyszałam dalej, że Jezus Chrystus umarł za mnie osobiście i wykonało się to raz na drzewie krzyża i że On zdradził mój grzech. Pokonał śmierć na zawsze. I ja, dzięki temu, że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele, ja mogę mieć udział w Bożym Królestwie. I kiedy usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, to ja rozpoznałam ten głos. Ja rozpoznałam, że jest mi głoszona pełna Ewangelia i że jedynym Zbawicielem świata jest tylko Jezus Chrystus. I Duch Święty mnie przekonał, że żyłam w największym grzechu, w oddzieleniu od Boga, że żyłam w nabuchwalczym systemie, że nie uznawałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Duch Święty mnie też przekonał, że jedyną sprawiedliwością jest Jezus Chrystus. Jeżeli ja w to uwierzę, prostym aktem wiary, to Jego uczynki będą mi przypisane i będę tak święta i sprawiedliwa jak On. I Duch Święty mnie przekonał o sądzie, że diabeł jest już pokonany przez Jezusa Chrystusa. I kochani, moje serce, które szukało Boga, odpowiedziało na te słowa, odpowiedziało na prawdę, która mnie przeszyła. Ja, kochani, uwierzyłam w moim sercu, uznałam ustami, tak jak mówi Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest moim Panem, moim jedynym i osobistym Zbawicielem, że ja wierzę, że On to zrobił dla mnie. Ja wierzę, że On umarł i zmartwychwstał dla mojego zbawienia. I tego dnia wypełnił mnie Duch Święty. I mój duch, martwy kiedyś, ożył. Kochani, to jest dostępne tylko też dla ciebie. To nie jest dla elity. Zbawienie jest za darmo. Z łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga do człowieka. Z łaski przez twoją osobistą wiarę, dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. To się wykonało. Jeżeli dzisiaj, nieważne kim jesteś, nieważne jak na głęboko popadłeś w grzech, nieważne, czy masz wysoką pozycję, czy pracujesz w sklepie, ważne jest to, czy dzisiaj podejmiesz decyzję w swoim sercu i oddać swoje życie Jezusowi, ale nie przez teorię, nie przez jakieś modlitwę religijną, ale z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa. Przeprosisz Go za to, że żyłeś bez Niego, że oddawałeś, może tak jak ja kiedyś, czymś innym bożkom i upatrywałeś stawiennictwo jakichś świętych. Jezus jest jedynym świętym, jedynym sprawiedliwym i to przez Niego dokonało się zbawienie. Jeżeli dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, zawołasz z głębi swojego serca, to uwierz moim słowom. Narodzisz się na nowo, wypełni Cię Duch Święty i staniesz się obywatelem nieba. To jest dostępne dzisiaj dla ciebie. Jestem głosem Boga do ciebie dzisiaj, więc nie lekceważ.
swoim domu. I głębi imienia Jezus nad swoim życiem, tak mówi Słowo Boże, że kto głębi imienia Jezus zbawiony będzie. I tyle. I rozpocznie się Twoja mowa z Bogiem. W pełnym błogosławieństwie, w pewności zbawienia. Nie w iluzyjnym bezpieczeństwie, które daje religia, ale w prawdziwym poczuciu bezpieczeństwa. Kochani, jeżeli chorujesz, mam jeszcze jedną dobrą nowinę dla Ciebie. Jezus na drzewie krzyża poniósł każdą chorobę. Każdą chorobę. I grzech. Dzięki temu grzech, ani żadna choroba nie musi nad Tobą panować. Jeżeli myślisz inaczej, to jesteś w błędzie. Zostałeś oszukany. Też tak miałam. Więc z perspektywy tej osoby dzisiaj mówię do Ciebie, że możesz być w pełni zdrowy. Możesz być w pełni uzdrowiony. Możesz być w pełni uzdrowiony. Kochani, ja też cierpiałam bardzo na silne migreny. Miałam bolesne miesiączki. Miałam trądzik bardzo mocno zaawansowany. Ale kiedy uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie, to zostałam uzdrowiona w pełni. I ponad prawie 2 lata, jak chodzę z Bogiem, to nie chodzę do lekarzy. Bo Jezus jest moim jedynym lekarzem. Ja uwierzyłam w to jak wariat, że On mnie zbawił, że On poniósł moje grzechy, że On pojednał mnie z Bogiem i że On dzięki Niemu mogę być w pełni zdrowa. I tak jest w moim życiu. Dlatego jeżeli chorujesz, możesz chodzić do nas. Ja chcę się o Ciebie modlić, jeżeli tego pragniesz, przyjdź. Jeszcze dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a zbawiony będziesz. Amen.